Też jestem humanistką, ale, ale do 20 liczyć umiem. I jeżeli w Polsce 80% ludzi zarabia poniżej 3,5 tysiąca złotych, a powyżej 20 zarabia promil, to jak może to się Państwu zbilansować, jeżeli VAT na żywność wynosi obecnie 5%, na leki 8%, a miałby skoczyć do 16%, natomiast VAT na najdroższe samochody spadłby do 16%, bo obecnie wynosi 20 coś tam, to jak pan uważa, że to by się społeczeństwu w ogóle swoim, ludzi w jakikolwiek sposób opłacało, bo wychodzi na to, że to ten jeden promil musiałby wziąć na utrzymanie całą, właściwie 80% społeczeństwa. A więc jeszcze raz, te badania były weryfikowane przez Forum Obywatelskiego Rozwoju, przez Instytut Smitha, przez pracodawców RP. Oczywiście żywność będzie droższa, natomiast średnio każda rodzina zaoszczędzi około 200-300 zł na czynsz na mieszkaniu, na mediach. Jak? No, jeżeli weźmie pani standardowy koszyk według Głównego Urzędu Statystycznego, to nie wyjdzie pani, że 95% wydatków każdego obywatela to jest jedzenie. No myślę, że byłoby to dość niezdrowe, tak? 3,5 tysiąca, 80% Polaków poniżej 3,5 zarabia. Rozumiem, że udostępniam pani swój czas, tak? Na riposty. Jeszcze raz mówię, to są dane bazujące na koszyku GUS-owskim. Na podstawie analiz, na co wydaje swoje pieniądze statystyczny Polak. Na prąd, na jedzenie, na samochody, na paliwo, na czynsz, na mieszkanie, na usługi, z których korzysta. Jeżeli pani weźmie, przemnoży ten koszyk przez 8%, przez 16, przez 23 i porówna, zobaczy pani, że wychodzi na zero. Ja mam teraz, ja kompletnie, zupełnie w to nie wierzę, dlatego że istnieje, po prostu pan mówi do mnie, a ja w to nie wierzę. No, no rozumiem, że pani jest humanistką. Ale natomiast... Mówię tutaj o wyliczeniach, nie mówię o wierze, nie mówię o przekonaniach, mówię o danych statystycznych, mówię o matematyce i mówię o prostej kalkulacji, czyli standardowym koszyku i różnicy w VAT-ie. I ta kalkulacja w przypadku rodziny 2 plus 2 to jest 20 zł. W przypadku rodziny 1 plus 1 przy minimalnym wynagrodzeniu to jest 36 zł, gdzie ta samotna matka rzeczywiście 36 zł więcej wyda. Natomiast o takich kwotach mówimy, to jest matematyka, a nie wiara czy przekonania.